To były nie tylko najsłynniejsze walce i tanga, ale także najpiękniejsze. I to w jakim wykonaniu? Karkonoska Filharmonia Kameralna Classic Modern to już stały gość w Zawidowie i nic dziwnego. Wystarczy spojrzeć na frekwencję. Letnia scena w parku w ubiegłą niedzielę zapełniła się muzykami i instrumentami, które na co dzień nie tak łatwo tu spotkać. A plenerowe koncerty w mieście to zawsze duże wydarzenie. Publiczność zawsze w Zawidowie dopisuje, czy organizujemy ten koncert w sali widowiskowej, czy w rynku w Zawidowie, czy też dzisiaj w parku, zawsze publiczność dopisuje. Jest, że tak powiem, wzięcie na tego typu wydarzenia. Ja się bardzo cieszę, ponieważ są to zawodowi muzycy, na co dzień grający w filharmonii, więc jakość ich występów jest bardzo wysoka. Jest to kolejna wizyta Classic Modern w Zawidowie. Gościliśmy formacje w repertuarze muzyki filmowej i dla dzieci, i dla dorosłych, jak również pamiętny koncert w zawidowskim kościele o Beatlesach, więc dzisiaj walce i tanga w zawidowskim parku. Były kompozycje polskich autorów, ale także światowych. A publiczność tradycyjnie mogła usłyszeć anegdoty związane z granymi utworami, bo o to także zadbała orkiestra. Zespół ten działa w Jeleniej Górze, jest to 14 muzyków, orkiestra kameralna, czyli orkiestra smyczkowa, która w tym niewielkim składzie realizuje przede wszystkim muzykę, tę muzykę, którą najbardziej kocha publiczność. Dlatego dzisiaj te najsłynniejsze walce, najsłynniejsze tanga specjalnie dla szerokiej publiczności. Będziemy mogli usłyszeć oczywiście orkiestrę smyczkową, czyli mamy tradycyjnie skrzypce pierwsze, skrzypce drugie, altówki, wiolonczele, kontrabas, dzisiaj również z fortepianem. Przede wszystkim to będą aranżacje wykonane przez Romana Samostrogowa, kierownika artystycznego orkiestry, który zadbał o całą oprawę muzyczną, gdzie pojawią się najsłynniejsze melodie, myślę, że te, które w sercach melomanów i widzów rozbrzmiewają dniem i nocą, jak walc noce i dnie. Małe miasta mają zwykle problem ze zorganizowaniem tak dużych przedsięwzięć muzycznych. W Zawidowie to się udało dzięki współpracy partnerów i sponsorów. Dzięki wsparciu PZU możemy sobie pozwolić w tak małym miasteczku na tego typu, myślę, całkiem spore wydarzenie kulturalne. Takim credo zespołu jest granie w miejscach, do których nie docierają orkiestry instytucji. Więc wszędzie, gdzie tylko nie ma instytucji takich jak opera czy filharmonia, tam dociera właśnie Karkonoska Filharmonia Kameralna i koncertuje tak długo, aby wszyscy, którzy tylko chcą spotkać się z muzyką, zdołali dotrzeć i świetnie się bawić. Ten ponadgodzinny koncert zakończył się dwoma bisami i gromkimi brawami. Tutaj najlepiej było widać, że muzyka ma wielki dar łączenia ludzi.